Dlaczego mamy wątpliwości, czy ta spalarnia jest na dzień dzisiejszy nam potrzebna? Dlaczego pan prezydent Wróski mówi, że nie ma alternatywy? Otóż nie ma takiej alternatywy dla pana prezydenta, bo może po takie alternatywy nie sięgną. Otóż alternatywy są. Blisko 145 tysięcy ton odpadów możemy zagospodarować w inny sposób, wykorzystując technologię mechaniczno-biologiczną, która jest, podkreślam, 20-krotnie tańsza. Z powodzeniem przy bydgoskich firmach Remondis, Pronatura, Corimp jesteśmy w stanie na najbliższe lata do roku co najmniej i dłużej 2020 zagospodarować bydgoskie śmieci, nie zadłużając miasta jeszcze bardziej, które i tak już jest na skraju swoich możliwości finansowych. Kolejny minus, ta technologia rusztowa. Czy ona jest nowoczesna? Na dzień dzisiejszy uważam, że nie, a za 10 lat już w ogóle nie będzie. Są alternatywne technologie, chociażby alternatywna technologia plazmowa,